Hej, witam was bardzo serdecznie w Gothic 2 Noskruta. Odcinek drugi. Wszystko w porządku, chyba. Hej! Nie, Lester, nie! Nie chciałem z tobą gadać. Koniec. Chciałem wziąć tą roślinę leczniczą. Dobra, witam was w drugim odcinku Gothic 2 Noskruta. No i skończyliśmy ostatnio na tym, że pogadaliśmy z Lesterem, kazaliśmy mu pójść do Xerdasa, on powiedział, że pójdzie jak odpocznie. Tak więc damy chłopakowi odpocząć, a my w tym czasie udamy się... O cholera, aż dwa wilki. Więc trzeba zapisać. Dwa młode wilki przed nami. Jezu, ile to bije! Lester! Lester! We got a problem! Lester! Znowu jedna z tych cholernych bestii! Dobrze. Jedna bestia dobre, mniej! To było dobre, okej. Okay. Nie wiem, wypijemy eliksir, chociaż... Nie, zjemy coś. Bardziej się to opłaca. Wypijemy gina. Dobrze. Teraz z jednym raczej sobie damy radę. Ja wam mówię, ja jestem beznadziejny w walkach z... Oj, Bandicam, co jest z tobą? Jezu, ten Bandicam jest okropny. I już coraz mniej mi się ten program podoba. On czasami tak waliuje normalnie jak traps, dosłownie. Jej. Widzę, że sobie wilki upolowały olbrzymiego szczura. Cholera, krwiopije, no co to tutaj są za potwory? Ja dopiero sobie grę zacząłem. A tutaj mi dają takie potwory. To jest chyba mały, czy tam młody. Ta, mały. Tutaj jest jaskinia olbrzymich szczurów, więc możemy je wybić. Wiecie co? Dajcie mi chwilę, ja pójdę sobie coś... Wskoczyć po coś do picia i do jedzenia, zaraz wracam. Hej, dobra, jestem z powrotem. Już postanowiłem to wszystko zjeść i się napić poza kamerami. I też zjadłem coś w gotiku, żeby mi się życie naładowało, więc idziemy do tej jaskini. Szczu... Co to? Co to było? Czy tam? Co się... Tutaj, dobra. Tutaj są szczury, ale co tam spadło? Jaszczur? Nic tu nie ma. Skąd on spadł? Jezu. O my gry. Czy mówiłem, że przyciszyłem grę? Nie wiem, bo to coś spadło i... No przyciszyłem grę, niczego tu nie znajdę. Była to za głośno. No i to chyba wszystko, co zrobiłem. Oczywiście, o, skórzany mieszek. Złoto? O kurde, aż 50. No i zjadłem sobie... Jeżeli kogoś to interesuje. Ryż z cukrem i ze śmietaną. Okej, okay. Co tutaj będzie? Halo, dobra, tam jest jeden olbrzymi szczur. Nie wiem, czy młody olbrzymi szczur, czy zwykły olbrzymi szczur. W ogóle pierwszy raz jak zobaczyłem tego młodego olbrzymiego szczura, to przeczytałem mały olbrzymi szczur. A to jest młody olbrzymi szczur. O, ciekawe rzeczy. Znaczy ciekawa rzecz, mieczek. Nie możemy go jeszcze nosić, no ale... To Lothar. Lothar coś mi to mówi. A, to ten taki paladyn w mieście, ale on, jego imię się inaczej trochę pisało, no ale... Anyway. Oczyściliśmy tą jaskinię. Więc możemy... ruszyć wreszcie w kierunek miasta Korinis. Jezu, co ten jaszczur? Skąd on spadł? Ta gra jest przerażająca na niektórych krokach.
Dobra, zbieramy oczywiście wszystkie roślinki, bo jak już mówiłem, będę szedł w alchemię. A poza tym, żeby się dostać do miasta, też potrzebujemy. Znaczy, możemy pokazać, że mamy rośliny z strażnikom, oni nas wtedy wpuszczą. To jest w sumie jedna z tych lepszych opcji, bo nawet nie stracimy tych roślin, a oni i tak nas przepuszczą. Tak za nic. Pokażemy tylko rośliny i oni nas przepuszczą. Ani nie musimy płacić, ani nic. Więc to jest dobra opcja, jeżeli chodzi o wejście do miasta. Bo strażnicy takiego jak ja, nie wpuszczą tak za friko. Zobaczcie, wyglądam trochę jak bandyta, przynajmniej na razie, bez tej zbroi i bez niczego. Co to było? Co się gra zaciała? Bez tej zbroi i tak dalej, więc... Więc trzeba ich jakoś przekupić. Tam jest... Ej, teraz są dwie te pełne bestie. Ja stąd idę, nawet z jedną bym nie dał rady. Tam byłem, tam były gobliny. To wszystko wyczyściłem tutaj. Okej. Więc... A, fajnie. Dobra. Więc idziemy dalej. Podróżce. W ogóle ta wieża Xardasa, ona jest taka tajna. Jakby Xardas nie chce, żeby ktokolwiek wiedział, że on żyje. A jest ścieżka z miasta prosto do jego wieży. Ostatnio tak się Stazem z tego śmialiśmy, no ale to jest początek gry i musi być ścieżka, żeby się gracz nie zgubił na początku niby, nie? Ale ogólnie śmieszne, śmieszne. Ej, gościu, pomogę ci. Z tymi goblinami. Nie chciałem cię! Jedna bestia mniej. Po prostu nacelowałem przez przypadek na ciebie, a nie na goblina. Anyway, pogadajmy. Jakieś kłopoty? Do diabła, nie wiem gdzie się ukrywają. Zabijesz jednego, ale zaraz wracają. Chwila. Ja ciebie znam. To ty ciągle żebrałeś u mnie ostrzały. Jeszcze w górniczej dolinie. To jest możliwe, ale... Ale nie znaczy, że... To nie znaczy, że tak był. Nazywasz się Kavalorn, tak? A nie zapomniałeś o mnie. Koniec końców obaj przeszliśmy przez tę przeklętą kolonię. Dokąd idziesz? Do miasta. Do miasta. Ach, też do miasta. Miałbyś kłopoty ze strażą. Teraz, gdy aż roi się tu od bandytów, nie każdy może wejść do miasta. No. Kilka dni temu przechodził tędy jeden ze starych psioników z górniczej doliny. Mówił, że może wchodzić i wychodzić z Korinis, kiedy tylko chce. Tak, to poszedł do doliny pod tą dużą wieżą. Gdzieś w okolicy wodospadu musi być przejście. Może powinieneś z nim porozmawiać? Już gadałem. Masz na sobie interesujący pancerz. Nie należysz już do cieni? Cieni? Od upadku bariery już nie istnieją. Gdy tylko mogliśmy opuścić górniczą dolinę, nie było powodu, żeby tam dłużej zostawać. Teraz pracuję dla magów wody. Jestem członkiem wodnego kręgu. W ogóle oni nie pozwalają mówić o tym wodnym kręgu, a jakoś ten gada tak bez problemu do mnie. Co tu robisz? Utknąłem. Gdyby nie ci przeklęci bandyci, w ogóle by mnie tu nie było. Powiedz mi coś więcej o wodnym kręgu. Nie wolno mi o tym mówić. Mogę cię jedynie wysłać do Watrasa. On reprezentuje magów wody w Korinis. Okay. Najlepiej będzie, jak z nim porozmawiasz. Powiedz, że ja cię przysłałem. Może pozwoli ci wstąpić do kręgu. Bardzo potrzeba nam dobrych ludzi. Zaraz pogadamy, bo potem od razu wyruszymy, więc nie będę miał czas, żeby zebrać tutaj jakieś rośliny. A ja lubię zbierać rośliny. Pełno niebieskiego bezu. Tam raczej nie przejdziemy. O, co to jest? Zwój! Ja nie mogę. Skórzany mieszek. Co za rzeczy tutaj są? Ja nie mogę, ale mamy kasy. 130 zł. No co, to nie jest tak mało, szczerze. Znaczy, na początek gry to jest dosyć dużo. Ale na późniejszy etap gry to tyle można znaleźć w jakimś ciele, nie wiem, bandyty. No może nie bandyty. Znaczy, to zależy też jakiego bandyty. Dobra, nieważne. Zobaczmy, tutaj jest kufer, skrzynia. Zobaczmy, co w niej jest.
5 sztuk złota, już chciałem powiedzieć orenów z przyzwyczajenia do Wiedźmina. I miksturka, dobra, kawalon, to już chyba wszystko, możemy gadać. O co chodzi z tymi bandytami? Przespałeś cały ostatni tydzień? Mówi o tych szczurach z kolonii karnej. Rozleźli się po całej okolicy, łupią i mordują. Cieszę się, że darowali mi życie. Nie uważałem i dostałem w czaszkę. Nie wiem, jak mam teraz odzyskać swoje rzeczy. Zostałeś obrabowany przez bandytów? Ta, ogłuszyli mnie i zostawili jako żarcie dla goblinów. To były piekielnie ważne rzeczy. List i cała moja gotówka. Muszę je odzyskać. Nie pójdę tam jednak bez wsparcia. Ta tchórzliwa hałastra bandytów. Mogę ci pomóc z tymi bandytami? Może, ale sądząc po twoim mizernym wyglądzie, mogę powiedzieć, że od tygodni nie miałeś w rękach prawdziwego miecza. No cóż, no nie miałem. Muszę chyba przyjąć twoją ofertę. Miałem lagę. Nie mam zbyt wiele czasu. Dobra, słuchaj. W dole tej ścieżki jest jedna z tych brudnych dziur, w których ukrywają się bandyci. To te łotry ukradły moje rzeczy. Okay. Daj znać, gdy będziesz gotów. Ruszymy za tymi szczurami. Spoko. Potrzebuję lepszego sprzętu. Potrzebuję lepszego sprzętu. Te świnie nie zostawiły mi zbyt wiele. Mogę ci dać nóż na wilki. Wystarczy? Tak, nóż będzie dobry. Nóż A będzie co dobry? Z leczeniem? Zostały mi dwie mikstury uzdrawiające. Chcesz? Dawaj. Pewnie. Wezmę je. Nóż będzie dobry. Przez jakiś czas będziemy go używać. Chodź mi zabić tych gnojków. Dobra. Tylko mnie osłaniaj, jasne? Chyba na odwrót. A teraz czeka ich paskudna niespodzianka. Chyba ty mnie osłaniaj. Czekaj na mnie, kawalon! Miałem cię osłaniać. Znaczy, ty mnie miałeś osłaniać. Sam się doigrałeś, głupi bandyto. O, dostaniesz. Nie chcę walić kawalona. O, tak. Tak, tak, dostałeś. Masz tylko lagę. O, kolejny poziom. Zasłużyłeś sobie na to. Ja zabiorę złoto. Nawet złota nie było. Dobra, wszystko wziąłem. Biedaku. Nawet złota nie masz. No dokładnie. O, patrzcie, to ja. Bandyci mają moją podobiznę. Ciekawe. Chyba ktoś mnie nie lubi, no ale dobra. Kurde, bo tutaj jest dosyć ciężko. Znaczy ciężko, czasami niby kawalon umie wytrzymać całe ich ataki, ale czasami mogą się przerzucić na siebie i wtedy jest problem. O, widzicie? A ja się nawet nie bronię. Teraz ty! Dobrze, kawalon. Zasłużyłeś sobie na... Oczywiście wszystko dzięki mnie, no ale... Maczuga, o! Biedaku! No to załatwione. Yeah. Mogli ze mną nie zaczynać. Przynajmniej mogę wykonać zadanie. I tak zmarnowałem już zbyt wiele czasu. Jakie zadanie? Muszę się dostać do miasta, później... nie wiem tylko, jak mam zdążyć. A co ze mną? Czemu nie? Mógłbyś zanieść list do miasta. Spoko. Dzięki temu będę miał czas, żeby pozbierać sprzęt. No problem. Jeden z tych bandytów powinien mieć list w kieszeni. Zanieś go do miasta i oddaj magowi kręgu wody, Watrasowi. Znajdziesz go w świątyni Adanosa. Naucza tam całymi dniami. Spoko. Powiedz mu, że nie zdąży... A gdyby cię zapytał, gdzie jestem, powiedz, że w drodze na miejsce spotkania. Dobrze? Spoko. A jeszcze jedno. Kup sobie od jakiegoś wieśniaka porządne ubranie. Inaczej wezmą cię za bandytę. Masz. Tu jest parę monet. Stary, ale ty hojny jesteś. Dzięki. Dzięki, dzięki. Nic tu nie ma. To już wszystko chyba pozbieraliśmy stąd. Wzięliśmy maczugę, ale jest słabsza od noża na wilki. Możemy otworzyć kufer? Możemy. Krótki łuk, strzały. My raczej łuków nie będziemy używać. Jak już to kusz, ale też wątpię, bo mam plan grać magiem, więc wiecie, magiem będziemy strzelać strzałów na odległość, a nie jakimiś łukami. Dlaczego mam zamiar grać magiem? Ponieważ mag jest potężny, jednym słowem. Mag jest po prostu, jak dla mnie, najpotężniejszą profesją, jakby
klasą w tej grze. Znaczy, mówiąc najpotężniejszą, mam na myśli, że najwięcej bije ze wszystkich. Ale ma też najmniej jakby defensywa, defa. Chodzi mi tutaj, że ma najsłabszy ekwipunek typu zbroje i tak dalej. Ale nam chodzi o to, żeby dużo bić. Reszta się nie liczy. Poza tym ostatnio grałem łowcą smoków, czyli najemnikiem. Więc nie chcę jakby się powtarzać ani z takiego. A paladynem grać nie lubię. Powiedzmy sobie szczerze, paladyn to jest taka postać. Jakby ludzie nie lubią paladynów. Znaczy, mam na myśli ludzi takich jak farmerzy na przykład nie lubią. Znaczy, może paladynów to. Do paladynów może nic nie mają, ale. I nosie, daj mi moc, tak. Ale strasznie nie lubię strażników. A ja właśnie pierwszy raz zostać strażnikiem, nie? Żeby potem zostać paladynem. Posąg Inosa. Pomodlimy się? No, w sumie. Znaczy, on tam może dać mi plus jeden do zręczności albo coś takiego, ale to jak mu dam kasę. A ja na razie nie chcę tracić kasy. Siema. Ej, wędrowcze! Widziałem, jak wyszedłeś z pomiędzy gór. Ciesz się, że nie przyszedłeś tutaj 3 tygodnie temu. A wzięlibyśmy cię za zbiegłego więźnia, a wtedy szybko byśmy się z tobą rozprawili. Wyglądasz na wykończonego. Czego tu szukasz? W górach zostałem zaatakowany przez bandytów. Te przeklęte śmiecie! To pewnie ci sami, którzy ostatniej nocy ukradli nam owce. Miałeś niesamowite szczęście. Rzadko kto uchodzi z życiem. Bandyci nie będą już was więcej niepokoić. Bandyci nie będą już was więcej niepokoić. Czemu? Nie żyją? Tak. Zadarli z niewłaściwą osobą. Chwała Inosowi! Proszę, przyjmij ten skromny dar. Opowiem o tym pozostałym. Wino? Dzięki. Potrzebuję lepszego wyposażenia. Mogę ci powiedzieć od razu, że nie mamy nic do oddania. Jeśli cię na to stać, możesz coś kupić od Lobarta. Możesz też zapytać go, czy znajdzie dla ciebie jakąś pracę. Spoko. Dzięki, ogólnie rzecz mówiąc, gościu. Co jest? Wilk poluje na owce? Pomogę ci. Jest! Jedna bestia mniej! Dobra, to na tym skończymy ten odcinek. Nie wiem, czy długi, czy krótki. Nagrywam na oko. Powinienem wreszcie jakiś stoper odpalać. Tak jak kiedyś to robiłem. Dobrze, to na tyle. Możecie się spodziewać następnego odcinka już niedługo. Mam nadzieję, że się podobało. Komentował Imperius. I do usłyszenia już niedługo. Trzymajcie się, nara.